W ogóle bezczelność i obłuda dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, wmawianie Polakom, że to ktoś, jakiś obcy, a najlepiej Donald Tusk, uzależnił Polaków od rosyjskich paliw, no to jest nieprawdopodobna. Pouczamy Niemców, wszystkich innych, a to Polska za rządów PiS-ów uzależniła się od rosyjskiego węgla. To wy rekordowe ilości rosyjskiego węgla sprowadzaliście i tu w Europie byliśmy numerem jeden. Teraz od kolumbijskiego. W numerem jeden byliście, a następnie uzależniliście Polskę, drugie miejsce po Niemcach, jeżeli chodzi o ropę, i drugie miejsce, jeżeli chodzi o gaz. Więc uzależnialiśmy się, idąc za Niemcami, tak bardzo krytykowanymi, na drugiej pozycji, czyli miejsce na pudle. No dzisiaj mówimy o tym wątku tych podsłuchów, ponieważ pan Falenta to handlarz węglem, tak? Handlarz węglem, który sprowadzał ten węgiel z Rosji, i być może ten wątek warto byłoby zbadać, jak afera podsłuchowa, jak podsłuchiwanie polityków, jak to, że wy wiedzieliście o tych podsłuchach, bo wiele nitek świadczy, że mieliście wiedzę, że politycy Platformy Obywatelskiej są wysłuchiwani. Wy wykorzystaliście to absolutnie do tego, do całej retoryki, narracji wyborczej, do przewrócenia tego rządu. Czy pan Falenta działał sam w porozumieniu z kelnerami, czy działał w porozumieniu z potężniejszymi państwami, które właśnie wpychały nam te paliwa i ostatecznie wepchnęły od 2015 roku transport rosyjskiego węgla do Polski po prostu był coraz większy, mimo deklaracji Prawa i Sprawiedliwości, że zatrzymacie ten proceder. Nie zatrzymaliście, a wzmocniliście ten proceder i jestem przekonany, że do tego, że tego węgla rosyjskiego wpłynęło tak dużo do Polski, to dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości.